Ach, te hortensje, piękne, piękne. No ale na taki efekt musimy jeszcze trochę poczekać. Dopiero 2 tygodnie temu pokazywałem wam przycinanie, więc jeszcze trochę nam zostało do zrobienia, żeby taki efekt uzyskać. No i właśnie, dzisiaj będziemy działać dalej w tym kierunku, żeby takie kwiaty były. No, dzień dobry, witamy wszystkich. Przyjrzyjmy się tym naszym hortensjom z bliska. Tak to wygląda około 2 tygodnie po podcięciu. Zobaczcie, widać te pączki, że one już są coraz większe, że coś tutaj nam się zaczyna pojawiać. To jest pierwszy nasz krzaczek. Za chwilę sobie zrobimy szybką przebieżkę do drugiego. I tutaj też widać, że robi się coraz bardziej zielono, no więc będzie trzeba te nasze roślinki zasilić. I to jest podstawa do tego, żeby one dalej nam pięknie rosły. I właśnie początek wiosny, marzec, kwiecień, to jest idealny moment na to, żeby zasilić te nasze kwiatki i podać im troszkę pokarmu. Ale co im dokładnie podać? No właśnie. No i taką najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o hortensje, ale też inne rośliny, jest przede wszystkim gleba. Dobrze dostosowana gleba, ale nawozy. Co z nawozami? Co one powinny mieć w przypadku hortensji? Przede wszystkim azot, fosfor, potas to są takie podstawowe składniki, ale trzeba pamiętać o tym, żeby one były odpowiednio dobrane, odpowiednio ilościowo, tak? One odpowiadają za to, że rośliny po prostu rosną, że one rosną wysoko, że rosną długie. Zobaczcie, jakie hortensje rosną długie, tak? Jakie mają te przyrosty długie, około 1 metra rocznie. Może się tak zdarzyć, tak? Druga rzecz to są kwiaty, tak? Żeby one pięknie kwitły, żeby tych kwiatów było długo, żeby te kwiaty długo kwitły też. I kolejna sprawa, żeby system korzeniowy się odpowiednio rozrastał, umacniał. Więc te trzy składniki. Tutaj w tym nawozie, który wam pokazuję, był jeszcze dodatek siarki i siarka odpowiada za to, między innymi, żeby podłoże było kwaśne, tak? Żeby było zakwaszone bardziej, bo hortensje lubią właśnie kwaśne podłoże. Tak jak tutaj widać, zapewnia obfite kwitnienie i intensywny kolor kwiatów. Tam na boku była jeszcze taka specjalna perforacja, dzięki czemu można otworzyć ten kartonik, wysypać nawóz z woreczka bezpośrednio do kartonika, więc nie trzeba tego nawozu. Zobaczcie, tutaj to właśnie jest pokazane. Wysiewaj bezpośrednio z kartonika, można oderwać ten fioletowy pasek, pod spodem są takie otworki, więc wewnątrz w kartoniku jest nawóz w woreczku, przesypujemy zawartość tego woreczka bezpośrednio do kartonika i możemy rozsiewać właśnie kartonikiem. Nie musimy dotykać w ogóle tego nawozu, nie musimy brudzić rąk, nie musimy się obawiać o to, że coś tam nam się stanie. No i w środku, w opakowaniu, znalazłem jeszcze taką fajną instrukcję, pomoc właściwie, jak nawozić, co to jest w ogóle za nawóz, ale też różnego rodzaju podpowiedzi odnośnie właśnie hortensji, jakie są ich najczęstsze szkodniki, jakie są ich choroby i co można stosować w przypadku, kiedy właśnie na coś takiego trafimy. Także co? Otwieramy nasze opakowanie. Ja nie będę korzystał z tego kartonika, po prostu rękawica na rękę. Obcinamy opakowanie foliowe. No i co? Dookoła taką małą garść na taki krzaczek, taką małą garść tego nawozu dookoła rozsypuję. Mieszam z tym moim podłożem z korą. I co? I na koniec po prostu trzeba to jeszcze wszystko dobrze podlać. Ten nawóz akurat wystarcza. Stosujemy go 2 razy w roku najlepiej, właśnie wczesną wiosną, gdzieś w okolicach kwietnia, tak żeby dostarczyć tych składników na sam początek i drugie na obłożenie w okolicach czerwca, lipca. Także w lipcu kończymy, jeszcze ewentualnie do sierpnia można to przeciągnąć, ale nie później, żeby właśnie nie przegiąć, tak, w drugą stronę, żeby ta roślina na zimę nam się za bardzo nie rozwijała. Także tak wyglądało to nawożenie hortensji.
no a potem nawóz, ale też i posadzonki hortensji. Różne rodzaje mamy w naszym sklepie. Zapraszam Cię właśnie pod adres dzieńdobryogród.pl. Linki też do produktów, do hortensji i do nawózu znajdziesz poniżej w opisie. No a jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach z serii Ogródek Amatora, czy też innych publikacjach na naszym kanale, to zapraszam do subskrypcji. No i dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!